24 pytania. Rozmowa poranka. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam Państwa ponownie. Rafał Bała nie wspomniał o tym, wspomni w kolejnych serwisach. Wehikuł czasu na trawie, pisze Gazeta Wyborcza i pisze o Wimbledonie, ponieważ po 11 latach od klasycznego meczu tenisowego, finału, Nadal, Federer spotykają się znowu. Herosi tenisa na trawie. Wielkie rzeczy, można w internecie sobie obejrzeć, jak ten finał lata temu wyglądał. Sport, to są piękne historie, również takie. Serena Williams również w finale Wimbledonu, nie wiem, który to już raz. Państwa i moim gościem jest Marek Pęk, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie marszałku, nie wszyscy wiedzą, pan gra w koszykówkę. Przygląda pan się temu, co się dzieje w NBA? Zdaje się, zmieniają się tam ważne rzeczy. No, Kevin Durant zmienia drużynę, wielka gwiazda koszykówki. Że ja gram, to duże słowa. Kiedyś grałem, teraz więcej oglądam, ale powiem szczerze, że mam jakiś taki wielki sentyment do tej koszykówki, głównie lat 90. era Michaela Jordana. Uważam, że to były tak zwane złote czasy koszykówki. Nawet czasem pozwalam sobie wrzucić coś na Twittera pod takim hashtagiem. Ale Kevin Durant to jest też rzeczywiście zawodnik, który robi na mnie wielkie wrażenie. Podoba mi się taki styl gry. Z kontuzją w tej chwili będzie walczył. Tak. A być może internauci namówią pana marszałka Pęka, żeby może wrzucił nie tylko coś z klasycznej NBA, ale na przykład filmik, jak sam wkłada piłkę do kosza, a wiem, że potrafi. Dobra. Przechodzimy do spraw politycznych. Platforma Obywatelska krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, choć zagłosowała za zerowym podatkiem dla osób mających mniej niż 26 lat. Izabela Leszczyna, była wiceminister finansów, ekspert gospodarczy, mówi: głosowaliśmy za, ale nie podoba nam się ten program. A Dariusz Rosati mówi, że różnicowanie wyborców ze względu na podatki, ze względu na wiek jest niekonstytucyjne. Jak pan to skomentuje? No, zacznę od tego komentarza pana Rosatiego. No, jest bardzo wiele przykładów na różnorakie różnicowanie obywateli i tutaj nie może być tak, że wszyscy zawsze są równi, więc to jest argument absolutnie chybiony. A co do tego głosowania za, a nie wspierania, no to jest też jakaś taka obecna w działaniach opozycji, szczególnie ostatnio schizofrenia polityczna, no bo prawda jest taka, że ciężko opozycji zanegować te propozycje, ciężko z nimi merytorycznie polemizować, no ale jesteśmy przyzwyczajeni, że od 4 lat mamy tak zwaną opozycję totalną, ona sama się tak nazywa. W związku z tym, czego byśmy nie zrobili, co byśmy nie uchwalili, zawsze musi być totalna krytyka. Przepraszam, co to za totalna opozycja, skoro głosuje za waszym rozwiązaniem dotyczącym obniżenia podatków, choć mówi, że się nie podoba? No właśnie o to właśnie chodzi, że trzeba utrzymać ten taki strasznie mocny antypis, bo to jest właściwie jedyne przesłanie jednoczące opozycję. Merytorycznego spoiwa, ideowego spoiwa nie ma żadnego. No w związku z tym wyborcy Platformy Obywatelskiej, wyborcy opozycji totalnej muszą cały czas dostawać taki jasny przekaz. To, co robi PiS, jest wszystko złe, w związku z tym trzeba odsunąć PiS od władzy. Jarosław Flis, politolog, rozmawialiśmy o jego wywiadzie niedawno udzielonym. Mówiąc o tej atmosferze politycznej, mówi, że z badań, i powołuje się na badania profesora Bilewicza, wynika, że elektoraty bardzo różnie patrzą na siebie nawzajem, i o ile dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dla wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości bardzo często są uosobieniem zła, to w wypadku na przykład PSL-u już tak nie jest. I to podejście jest zupełnie inne. Dlaczego w takim razie ta atmosfera i to podgrzewanie atmosfery politycznej swego rodzaju nienawiści albo niechęci cały czas funkcjonuje? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, dlatego że w tym momencie chyba każdy powinien skupić się na takim podstawowym zjawisku w polityce, jakim są przepływy elektoratów. Jeżeli się chce wygrywać wybory, trzeba pozyskiwać nowych wyborców. My to staramy się robić, chociażby właśnie poprzez tą propozycję podatkową, poprzez takie nowe otwarcie programowe skierowane do klasy średniej, do młodego pokolenia, do mieszkańców miast. I mam nadzieję, że właśnie takiego poszerzenia dokonamy i że to nam umożliwi samodzielne rządzenie. Natomiast w opozycji nie widać w ogóle takich ruchów. Szczególnie Polskie Stronnictwo Ludowe powinno zrobić coś, ażeby określić w ogóle swój elektorat. Bo jeżeli
W opozycji, w tej takiej już minionej koalicji europejskiej będzie cały czas gra o ten swój taki stały elektorat, no to oni wyborów nie wygrają, nie ma cudów. No, ale rozumiem, że nie martwi to Marka Pęka. Proszę? Rozumiem, że nie martwi A nie, to Marka oczywiście, Pęka. Mnie to nie martwi. Mnie cieszy zjawisko systematycznego wzrostu poparcia chociażby dla Prawa i Sprawiedliwości w moim okręgu senatorskim, czyli w tak zwanym obwarzanku krakowskim. Ale co ciekawe, po wyborach do Europarlamentu nasze badania pokazują, że już jesteśmy w mieście Krakowie praktycznie pół na pół. Panie senatorze, w zapowiedziach już w zasadzie są procedowane rozwiązania dotyczące tej kwestii. Słyszymy również o obniżeniu stawki podatkowej 18-procentowej do 17%. Wczoraj pytałem o to ministra finansów, czy stać nas na to rozwiązanie. No właśnie, to samo pytanie. Stać nas na to rozwiązanie? No wszystko wskazuje, że nas stać, dlatego że zaczynają w sposób taki stały funkcjonować mechanizmy wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarczego. Nam się udało rozkręcić koniunkturę gospodarczą. Nikt w to nie wierzył, prawda? Wszyscy od początku mówili, że program 500+ będzie tylko jakimś nierealistycznym obciążeniem budżetu i że my tutaj zbudujemy drugą Grecję, a tymczasem okazuje się, że ten program wprowadził taki zastrzyk pieniędzy na rynek, że to pobudziło gospodarkę. Do tego dochodzą jeszcze inne makroekonomiczne dobre parametry. No w związku z tym możemy zaryzykować obniżenie podatków i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że to obniżenie podatków spowoduje kolejny wzrost tej koniunktury, no bo to jest pewnego rodzaju paradoks, ale wszyscy mówią, że obniżenie podatków pozytywnie wpływa na gospodarkę, natomiast nikt nigdy nie odważył się tego dokonać, mówiąc, że no nie ma sprzyjających warunków. Wreszcie właśnie takie warunki są. Czy nie ma w takim razie ryzyka z tym związanego? Ryzyko jest zawsze. Natomiast tak jak jeszcze raz powtarzam, jeżeli popatrzymy na takie podstawowe wskaźniki, bezrobocie, wzrost poziom wzrostu gospodarczego, deficyt, to wzrost inwestycji, co bardzo ważne. Wreszcie nam się ostatnio pojawił trwały wzrost inwestycji. Można powiedzieć, które, że to dodajmy, jest... Które, dodajmy, były na niskim poziomie, kiedy w pierwszych dwóch latach waszych rządów. Tak, i odbijamy się od pewnego dna. No więc można powiedzieć, że wreszcie ten klimat wzrostu gospodarczego jest stabilny. Zresztą to dostrzegają również rynki międzynarodowe. Po raz kolejny nasze oceny polskiej gospodarki są dużo wyższe niż zakładano i dużo wyższe niż średnia światowa. Panie marszałku, opozycja zarzuca rządowi, zarzuca większości rządzącej Prawu i Sprawiedliwości odpowiedzialność za chaos w szkołach, za to, że zdaniem opozycji jest w szkołach mniej dostępnych miejsc dla uczniów z tego podwójnego rocznika kończącego gimnazjum czy wchodzącego w nowy system szkoły wyższej, liceum. No to jest taki właśnie kolejny przykład, kiedy opozycja robi wszystko, żeby krytykować. Bierze tę statystykę do ręki i żongluje ją tak, jak jest jej wygodnie. Ja patrzyłem na statystyki na przykład z Krakowa. Wynika z nich, że jest dwukrotnie więcej miejsc w szkołach niż jest kandydatów. No nigdy też tak nie było, żeby każdy dostawał się do szkoły, do jakiej chciał się dostać. Ja sam pamiętam czasy, kiedy startowałem do szkoły średniej, a było to wiele, wiele lat temu i w dobrych liceach krakowskich było zawsze po kilka, nawet po kilkanaście osób na jedno miejsce, więc jest bardzo dużo też manipulacji i demagogii w tym, co mówi opozycja. My uspokajamy, my spokojnie na ten proces patrzymy. No jest to reforma trudna i każda reforma niesie za sobą też pewne ryzyko i pewne koszty, ale na pewno to straszenie opozycji w tym nie pomaga, a poza tym tu jest też ogromna rola poszczególnych samorządów, jak realizują tą reformę. I jeszcze raz podam przykład Krakowa. Pan prezydent Majchrowski bynajmniej nie jest moim sojusznikiem politycznym, krytykuję go regularnie, natomiast reformę edukacji udało się w Krakowie przeprowadzić bez takich
takich wielkich zgrzytów, więc jak się chce, to można. Rafał Trzaskowski twierdzi, że w Warszawie jest to zagrożone i że jest to odpowiedzialność rządu, a nie Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. No właśnie, no i tutaj mylimy się w tej ocenie, no ale też, tak jak mówię, no co do tego, jak Rafał Trzaskowski, jaki ma stosunek do rządu Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy wiemy, pewnie niedługo dowiemy się, że będzie startował do jakiejś wyższej jeszcze polityki, więc no, robi to, co robi zawsze. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, twierdzi, że z winy Prawa i Sprawiedliwości próby samobójcze mają miejsce wśród dzieci właśnie ze względu na reformę edukacji, jak pan skomentuje te słowa. No, jeżeli jeszcze możemy się przerzucać statystyką, no to ten argument jest wyjątkowo obrzydliwy. To jest po prostu skandaliczne. To jest podgrzewanie emocji do takiego poziomu już bardzo, bardzo niebezpiecznego, ale jak widać, jeszcze raz to podkreślę, opozycja totalna nie ma żadnych hamulców. Każda sprawa jest dobra do tego, żeby rozkręcić taką irracjonalną spiralę złości, agresji, jakiejś histerii. No tak się polityki nie da robić, ale pocieszam się tym, że słupki opozycji idą w dół, a Zjednoczonej Prawicy do góry. Panie marszałku, w Senacie również odbyła się dyskusja dotycząca projektu specustawy dotyczącej Westerplatte. To również jest bardzo mocny i bardzo ostry spór w tej chwili pomiędzy gdańskim samorządem a polskim rządem. Dlaczego rząd uważa, że to właśnie instytucje centralne muszą zbudować muzeum na Westerplatte? No bo kwestia Westerplatte nie jest kwestią lokalną. To nie jest kwestia samorządu Gdańska, to nie jest kwestia tylko Gdańska. To jest co najmniej kwestia ogólnonarodowa, a bym powiedział nawet i światowa, dlatego że początek II wojny światowej był wydarzeniem światowym. W związku z tym troska o to wydarzenie, troska o to miejsce jest troską o charakterze państwowym. Państwo ma wszystkie instrumenty, ażeby przede wszystkim na odpowiednim poziomie to sfinansować, przeprowadzić. I tutaj też wydaje mi się, że mamy taki naturalny przykład, ażeby pokazać, do czego służy samorząd, a do czego służy władza centralna. Tu jest kolejne szaleństwo opozycji, która w tej kampanii próbuje stworzyć jakieś sztuczne przeciwstawienie pomiędzy władzą samorządową i władzą centralną, tak jakby to była jakaś rywalizacja, jakby tutaj była jakaś sprzeczność. No to jest osłabianie państwa polskiego, działalność szkodliwa, no po raz kolejny kompletnie niemerytoryczna. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, w wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego mówi tak, patrzę z przerażeniem na to, że ktoś chce odbudować ostrzelaną, zrujnowaną wartownię na Westerplatte. Na Westerplatte jest miejsce na obiekt muzealny, gdzie można pokazywać różne pamiątki, ale nie róbmy z historycznej wartowni Disneylandu. No żadnego Disneylandu nie będzie. Pan minister Sellin dokładnie wczoraj mówił o tych koncepcjach architektonicznych, o tych założeniach. Nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli na to, żeby właśnie kwestia pamięci historycznej, upamiętnienia takich miejsc zamieniło się w jakiś Disneyland. Jeżeli można komuś zarzucić taką disneylandyzację historii czy polityki historycznej, to raczej naszym poprzednikom. Ale czy rozumie pan, na czym polega problem, jaki włodarz Sopotu ma z tym, żeby odbudować ostrzelaną, zrujnowaną wartownię na Westerplatte, żeby odbudować obiekt i pokazać ludziom, którzy być może chcą zapoznać się z historią Westerplatte, jak to miejsce wyglądało? Co jest złego w budowaniu tego rodzaju eksponatów i pokazywaniu historii? Co jest złego w odbudowaniu i wybudowaniu na przykład fragmentu kanałów warszawskich w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie? Czy to jest Disneyland? No właśnie, nie ma w tym nic złego i mało tego, jest to praktyka bardzo powszechna na całym świecie. O tym wczoraj też mówił pan minister Sellin w Senacie. Prowadziłem akurat wtedy te obrady, więc pamiętam. Właśnie to jest jeden z elementów edukacji historycznej, patriotycznej, młodego pokolenia. No niewiele jest pożytku z tego, kiedy młodzież przyjeżdża i ogląda zaśmiecone ruiny. Tu trzeba takich działań, ażeby nie tylko upamiętniać, ale również uczyć, przypominać, edukować przyszłe pokolenia. Ale jaki jest sens tych wypowiedzi? O co chodzi w tego rodzaju zapowiedziach i w tego rodzaju ośmieszaniu w istocie koncepcji
zbudowania muzeum pokazującego jeden z najbardziej tragicznych i najistotniejszych elementów historii Polski, historii świata. Powiedział pan o tym, chyba się wszyscy z tym zgadzają. Tam się rozpoczęła II wojna światowa. Tak. No, ja nie mam na to merytorycznego argumentu. Powtarzam jeszcze raz to co mówiłem wcześniej. No, opozycja wykorzystuje każdą okazję, ażeby rozkręcać emocje, ażeby tworzyć taki chaos informacyjny. Natomiast są pewne elementy tej gry, które no nie powinniśmy pewnych granic przekraczać. Powinniśmy wyłączyć z bieżącego, agresywnego, emocjonalnego sporu politycznego takie sprawy, które swoją powagą, swoim ciężarem gatunkowym powinny tworzyć zgodę narodową. No, nie ma czegoś takiego w elementarzu, w słowniku polityków opozycji totalnej, jak właśnie zgoda narodowa, jakieś takie dobro państwowe. Oni działają tylko i wyłącznie w tej bieżączce politycznej. Panie marszałku, wśród koncepcji politycznych, o których z pewnością dzisiaj w rozpoczynający się weekend rozmawiać będą politycy Platformy Obywatelskiej, bo rozpoczyna się kongres programowy Platformy, pojawią się, a przynajmniej pojawiają się w dotychczasowych propozycjach, kwestie związane z rozwiązaniem systemu podatkowego w Polsce. Platforma Obywatelska na swoich stronach internetowych ma założenia programowe, w których mówi o tym, że podatek PIT, podatek od osób fizycznych, a także podatek CIT, czyli od firm, powinien być w całości przekazywany i zostawiany w samorządach wojewódzkich. Krótko mówiąc, to, co pochodzi z naszych podatków dochodowych, powinno zostawać w województwie, w którym firma jest zarejestrowana albo w którym osoba mieszka i odprowadza podatek. Co sądzi na ten temat Prawo i Sprawiedliwość? Dziś tylko połowa tych pieniędzy jest w ten sposób dystrybuowana, druga połowa idzie do centralnego budżetu państwa. No tak, no, to jest na pewno bardzo poważny problem, jak dofinansować samorządy, bo z chronicznym niedofinansowaniem samorządów to my mamy problemy od samego początku ich powstania. To jest właśnie ciekawe, dlatego że to głównie rządy naszych poprzedników doprowadziły do takiego zjawiska, że na samorządy przerzucano kolejne nowe zadania, kolejne nowe obowiązki, ale żadnej nowej kasy tam nie przekazywano. Więc no ciekawe, że teraz nagle obudziła się opozycja i z tą troską o samorząd. No ja niestety jestem cały czas podejrzliwy i uważam, że to jest realizacja tego planu, ażeby przeciwstawić samorząd rządowi, ażeby doprowadzić do jakiegoś takiego rozbicia dzielnicowego, takiej landyzacji Polski. Polska jest państwem jednolitym, unitarnym. Mamy budżet centralny. Wolałbym, żeby ten budżet centralny pozyskiwał coraz więcej środków, a wtedy starczy również dla samorządów. Platforma Obywatelska zakłada również, że samorządy miałyby, przynajmniej w tym, co do tej pory wisi na stronach internetowych tego ugrupowania, że samorządy miałyby również między sobą rywalizować co do sposobu rozliczania podatków, co do systemu podatkowego. Co pan sądzi na temat takiej konkurencji, żeby inne podatki były w różnych miejscach państwa polskiego? No to jest właśnie kolejny krok do tej landyzacji. To tak nie może być. Polityka podatkowa powinna być jednolita. Polityka podatkowa powinna być przede wszystkim jak najprostsza. No takie tworzenie różnorodnych landów podatkowych tylko zwiększy chaos. My się staramy na poziomie europejskim, transgranicznym wprowadzać jednolitość i upraszczać podatki, a tutaj nagle pomysł na komplikowanie systemu podatkowego wewnątrz jednego państwa, no to jest praktycznie nie do przeprowadzenia, a jeszcze z punktu widzenia właśnie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ja zupełnie nie wiem, jakby się to miało odbyć. Likwidacja urzędu wojewody również znajduje się w tych założeniach. No tak, likwidacja urzędu wojewody to od dawna ten postulat gdzieś się przewija, no również skandaliczny. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie. Rząd jak najbardziej ma prawo mieć swojego przedstawiciela, realizuje konkretne cele. Widzę chociażby w województwie małopolskim, ile poprzez wojewodę płynie środków do samorządów, jak samorządy z tego są szczęśliwe, jak z tego korzystają. Jest to system sprawdzony, bardzo dobrze się sprawdza. Jeszcze raz to podkreślam. Jeżeli będziemy nadal wzmacniać polską gospodarkę, wzmacniać polskie państwo, to te wszystkie potrzeby samorządów będą systematycznie coraz lepiej realizowane. Polskie państwo powinno być silne.
No dobrze, ale czy to jest w takim razie, czy ten pomysł na przekazanie większej kompetencji, większych kompetencji na przykład urzędom marszałkowskim, to jest pomysł na landyzację? Dlaczego w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość nie nazywa to jest w jakimś sensie akurat logiczne z punktu widzenia opozycji, no bo ona jeszcze tam zachowuje jakieś wpływy. No to więc w prosty sposób chce umocnić swoje wpływy w samorządach, w województwach. Możemy przeprowadzić spokojną debatę na ten temat, jak dofinansować samorządy. Tu jestem otwarty, natomiast poczekajmy na konkrety tego programu, bo na razie mówimy o konwencji programowej Platformy Obywatelskiej, ale przecież cały czas nie wiemy, jaki miałby być program ten z tej zjednoczonej opozycji. Tam jest cała masa różnych sprzeczności, różnych wątpliwości. A myśli pan, że powstanie zjednoczona jedna lista opozycji, czy to jest raczej... No na razie wygląda to kiepsko, coraz gorzej, co mnie również oczywiście nie martwi, szczególnie z punktu widzenia wyborów do Senatu, które są większościowe i gdzie od początku była taka jakaś wielka mobilizacja opozycji, która mówiła, że być może ta jedna lista to właśnie powstanie tylko do Senatu, no ale to jest też budowanie jakiejś schizofrenii politycznej, no bo inne podmioty będą startować do Sejmu, inne do Senatu, no to skomplikuje przekaz, więc no jak na razie widzę, że te mniejsze partie się miotają, ponieważ wejście do zjednoczonej koalicji oznacza ich anihilację. Marek Pęk, wicemarszałek Senatu, był państwa i moim gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.